Każdy popełnia błędy. Czasem jak działamy z automatu, pójdziemy na skróty, przeoczymy dobre zwyczaje sprzedażowe, dobrą szkołę sprzedaży i polecimy na flow, to czasami łatwo możemy przeoczyć takie rzeczy. Klient potrzebuje czuć się spokojny, że jest w rękach eksperta. Czyli ktoś, kto mu sprzedaje, musi na tyle zbudować autorytet i taką pozycję eksperta w oczach klienta, żeby ten klient czuł spokój. Nie no, jak ten człowiek mi coś rekomenduje, to ja mogę być spokojny, że on mi bubla nie wciśnie. Druga przyczyna, dlaczego klienci nie decydują się od razu, czyli drugi problem w sprzedaży, często spotykana zmora sprzedawców w postaci zdania: muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić i to rodzi naturalne pytanie: no ale nad czym tu myślę, przecież wszystko wyjaśniłem, nad czym ci ludzie cholera chcą tyle dumać? No właśnie. Skąd to się bierze? Jakie są tego przyczyny? Czyli wejdźmy trochę. Zasada jest prosta. Jeśli sprzedawca będzie umiał spojrzeć oczami Jana na świat Jana, tak jak Jan na niego patrzy, to wtedy sprzedawca będzie umiał sprzedać Janowi to, co Jan chciałby kupić. I to, co my tutaj robimy, to cały czas wchodzimy w buty klienta. Wchodzimy w jego głowę po to, żeby spojrzeć jego oczami i zrozumieć, co ten klient czuje. Jak myśli, co go blokuje. Dlaczego? Bo to daje magiczną wiedzę, wręcz czarowania słowem i przekonywania ludzi do tego, żeby podejmowali decyzje takie, jak chcemy, czyli żeby kupowali od nas produkty i towary. Oczywiście te narzędzia, o których tu mówimy, tu mały disclaimer, to są przepotężne narzędzia wywierania wpływu. To ta wiedza, którą poznajesz, mam nadzieję, że będziesz wykorzystywać ją do celów pozytywnych, do tego, żeby oferować ludziom jak najlepsze produkty i usługi, a nie do tego, żeby wciskać im jakieś... Muszę się zastanowić, nad czym tu myśleć, wszystko wyjaśniłem. Ludzie chcą się zastanowić i mówią to, co jest takim namacalnym w sensie takim już wyrażonym słowem, tak naprawdę próbą odwleczenia decyzji. I teraz chcą się zastanowić i to jest to samo, co z odwlekaniem decyzji. Bierze się z lęku, niepewności, doświadczeń i dyskomfortu. Ale są tego trzy powody i zazwyczaj, kiedy klient mówi, że chce się zastanowić, to zawsze chodzi o jedną z dwóch rzeczy, ale da się je rozbić na trzy bardziej szczegółowe. Ja Ci pokażę te trzy szczegółowe i zbiorę Ci to w dwie większe. Pierwsza przyczyna to mówisz za dużo, czyli odpowiedzialność nie jest po stronie klienta, tylko po stronie mojej jako sprzedawcy. Opowiem Ci pewien przykład. Case Karola. Karol to mój znajomy, który... Jak nie wiem, czy wiesz, czy nie, ja zawodowo zajmuję się cały czas sprzedażą. Zajmuję się od 6 lat w tym momencie pomocą osobom, które zostały oszukane przez banki w unieważnieniu ich umów kredytu frankowego czy złotówkowego, zależy, który z nich jest nieuczciwy. I mój znajomy Karol miał kredyt, ma kredyt we frankach. W cudzysłowie we frankach. I teraz pamiętam, że jak się porozumieliśmy, że on ma kredyt ten frankowy, a ja się tym zajmuję, no to żeśmy zaczęli na ten temat przez telefon rozmawiać. Ja popełniłem tu kilka błędów w tej rozmowie i to było pół roku temu. A dlaczego je popełniłem? Popełniłem je dlatego, że podszedłem do Karola nie jak do standardowego klienta, tylko poszedłem z założenia, że skoro tu jest mój znajomy, to mogę pójść z pewnymi tematami na skróty. Czyli mogę nie podejść do tego jak do rozmowy handlowej, takiej jakbym przeprowadził z każdą obcą osobą, tylko jakby zdjąłem tą zbroję sprzedawcy, te kompetencje, ten strój Ironmana można powiedzieć, zdjąłem wszystkie supermoce i zacząłem rozmawiać tak zwyczajnie. No i skutkiem tego mówiłem za dużo. Ja Karoli wytłumaczyłem wszystko, na czym polega cały proces, jak to wygląda, jak wygląda rozliczenie z bankiem, kiedy taka umowa jest unieważniona, ile on ma do ugrania, ile można tym skorzystać i tak dalej, i tak dalej. Finalnie doszło do tego, że przeładowałem go nowymi informacjami. Po czym to poznałem? Poznałem to po tym, że na koniec Karol jest człowiekiem, który bardzo powoli mówi. Jest też taka prawda o tym, jak ludzie przetwarzają informacje. To w jakim tempie ludzie przetwarzają informacje, mniej więcej możesz przyjąć, to nie jest tak do końca tak, ale możesz przyjąć w pewnym uproszczeniu, że przetwarzają informacje mniej więcej w takim tempie, w jakim mówią. Czyli jeśli ktoś mówi bardzo powoli, to najpewniej dokładnie w podobnym tempie, nawet jak ono jest trochę szybsze, bo mówimy wolniej niż myślimy,
ale proporcjonalnie to jest podobne tempo przyswajania wiedzy. Czyli tak jak wyraża ktoś myśli, tak jest mu wygodnie i komfortowo przyswajać nowe. Jeśli ktoś mówi bardzo szybko, to prawdopodobnie też bardzo szybko myśli. Fakt, że to jest bardziej chaotyczne, mniej szczegółowe, ale jednak jak szybko mówi, to bardziej, dużo szybciej myśli i przetwarza informacje. Więc tempo, w jakim ktoś mówi, jest dla ciebie pierwszą informacją, w jakim tempie ty powinieneś do niego mówić i jak szybko i ile jest w stanie przetworzyć danych. Karol jest człowiekiem, który mówi powoli, więc pewnie i w tym tempie układa sobie te klocuszki. Pewnie robi to dużo dokładniej i szczegółowo niż ktoś, kto mówi szybko, pewnie leci bardziej po wierzchu. I Karol powiedział mi taką rzecz na koniec rozmowy. Bardzo ci dziękuję, Grzegorz, za to, że mi poświęciłeś czas i że mi tak wszystko to wyjaśniłeś. Muszę przyznać, że było to dla mnie bardzo dużo nowych informacji. Potrzebuję, Grzegorz, teraz czasu, żeby to sobie na spokojnie w głowie poukładać. I to był moment, w którym ja sobie zrobiłem tak. Stary wyga w sprzedaży. A taki szkolny błąd. No ale dlaczego ci o tym mówię? Bo każdy popełnia błędy. Czasem jak działamy z automatu, pójdziemy na skróty, przeoczymy dobre zwyczaje sprzedażowe, dobrą szkołę sprzedaży i polecimy na flow, to czasami łatwo możemy przeoczyć takie rzeczy. Finalnie Karol został moim klientem i zgłosił się sam. Ja nie naciskałem go, on sam jakby zgłosił się, że jest już gotowy. Trwało to, wiesz ile? 5 miesięcy. Od naszej rozmowy do czasu, kiedy Grzegorz podjąłem decyzję, chcę podpisać umowę, zlecić wam swoją sprawę. 5 miesięcy. Tyle czasu przetwarzał ten konkretny klient te informacje. Teraz dlaczego ci o tym mówię? Bo z tego wynika bardzo ważna lekcja z tego błędu, który ja sam popełniłem. Klient musi wiedzieć minimalnie tyle, żeby czuć tyle, ile potrzebuje, żeby czuć spokój i pragnienie zakupu. Klient potrzebuje wiedzieć minimalnie tyle, ile potrzebuje, żeby poczuć spokój i pragnienie zakupu. Co mam przez to na myśli? Klient potrzebuje czuć się spokojny, że jest w rękach eksperta. Czyli ktoś, kto mu sprzedaje, musi na tyle zbudować autorytet i taką pozycję eksperta w oczach klienta, żeby ten klient czuł spokój. Nie no, jak ten człowiek mi coś rekomenduje, to ja mogę być spokojny, że on mi bubla nie wciśnie. Tak? Czyli na tyle informacji na temat eksperta, produktu, mojej wiedzy, doświadczenia musi mieć, żeby czuć, że prowadzi go ekspert. To jest jeden czynnik. A drugi, musi czuć pragnienie, że chce mieć ten produkt. Jak te dwie rzeczy ze sobą zestawimy, że klient wie, że ze mną jako z ekspertem czuje się bezpieczny, a ten produkt chce mieć, to też nie będzie szukał konkurencji taniej, bo konkurencji dostanie ten produkt, ale mnie nie dostanie. I tu jest, tak wchodzimy, już pewnie wyczuwasz, gdzie to się łączy, już pewnie trochę w głowie, jak tutaj rywalizować z konkurencją i tak dalej. To jest bardzo ważny punkt, no, będziemy do tego wracać w bardziej szczegółowy sposób, ale na razie na takim bardzo ogólnym poziomie. Klient musi mnie kupić jako eksperta i chcieć mój produkt. Ze mną musi się czuć bezpiecznie i czuć spokój, że jest w dobrych rękach, a tu musi mieć pragnienie, pożądanie tego produktu. Bo może ten produkt dostanie gdzie indziej, ale nie dostanie tam mnie. Więc jeśli klient porównuje ceny, to znaczy, że nie czuje się tu spokojnie, bezpiecznie. Więc to jest jakby dwie te rzeczy. I teraz ja muszę jako sprzedawca ocenić, ile jest wiedzy minimalnie potrzeba, żeby klient czuł spokój ze mną jak z ekspertem, a jednocześnie, żeby obudzić pożądanie i pragnienie posiadania. Druga przyczyna, dlaczego klienci mówią, że muszą się zastanowić, to znaczy, że być może powiedziałeś za mało. Za mało. Co to znaczy? No i tutaj case klientki, która ma na imię Karolina, która powiedziałem jej o unieważnieniu umowy kredytowej. Znowu case tych produktów, które ja akurat, czy usługi, którą ja oferuję. Powiedziałem o tym, jakie ma korzyści. Ta rozmowa miała miejsce chyba z rok temu. Jakie ma korzyści, ile ma do uzyskania i tak dalej, i tak dalej. Jakie są statystyki wygranych, jakie mamy doświadczenie, ile wygranych, czyli bardzo dużo rzeczy powiedziałem. I w zasadzie ona była z polecenia, więc sądziłem, że to jest w zasadzie prosta sprawa. Znowu poszedłem na skróty. No i Karolina zapytała o taką rzecz.
Okej, okay, no ale co z tego, że unieważnię umowę kredytową, jak stracę mieszkanie? Teraz, żeby Cię wprowadzić na chwilę dosłownie jakby w te meandry naszego produktu, klient jak unieważni umowę, nie traci mieszkanie. Mieszkanie jest cały czas jego, po prostu kredyt jest rozwiązany, trzeba się z bankiem rozliczyć. No a w przypadku tych kredytów, które robimy, to tam wychodzi, że klient w zasadzie do tej pory już spłacił kapitał. Czyli uwalnia się od kredytu, mieszkanie jest cały czas jego. I teraz zobacz. Przez to, że ja na początku nie zrobiłem rozeznania terenu i powiedziałem za mało istotnych informacji, ale też nie wiedziałem, które są dla niej ważne. Dlaczego? Bo nie zrobiłem rozeznania, bo wyszedłem z założenia, że klient jest z polecenia, to już jest zrobiona sprzedaż, to ja muszę tylko w zasadzie zapytać o dowód osobisty i podpisać umowę, tak? Więc tu był mój błąd. Takie błędy zdarzają się nawet najlepszym. Powiedziałem za mało i była ukryta obiekcja Karoliny, o której ona mi wcześniej nie powiedziała. Ja już przechodziłem do finalizowania. To co? Działamy, pani Karolino? I już czułem pismo nosem, że tutaj coś poszło nie tak, bo pani Karolina mówi, no tak, no ale to chyba nie ma sensu, bo ja stracę mieszkanie, nie? No i musiałem od nowa, czyli zrobiłem falstart z finalizacją. Musiałem od nowa rozbrajać obiekcję, bo klientka nie czuła się bezpiecznie, bo ona czuła, że może stracić mieszkanie, więc to nie jest coś, co możemy nazwać poczuciem bezpieczeństwa. Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb klienta. Więc błąd, który możesz popełniać, to nie ustaliłeś, co jest ważne dla tego klienta i czego on się obawia, jakie ma potencjalne obiekcje, które by go wstrzymywały dzisiaj przed zakupem, czy też przed zakupem dzisiaj. I trzecia możliwość, dlaczego klient mówi, że się zastanowi, że potrzebuje się zastanowić, to jest grzeczny sposób powiedzenia ci, że nigdy więcej się nie spotkacie. Tylko z jakiegoś powodu klient może nie chce sprawiać ci przykrości, może myśli sobie, a to tak głupio komuś powiedzieć. Wie pan, panie Grzegorzu, szczerze, ma pan mega fajny produkt, ale pan nas kompletnie nie przekonuje. No ludzie nie mówią takich rzeczy. Większość ludzi ma problem z asertywnością, ze stawianiem granic, z mówieniem o tym, że no, proszę wybaczyć, ale bardzo chętnie kupimy ten produkt, ale nie chcemy, żeby to pan nas obsługiwał, bo jakby nie czujemy z panem chemii. No takie rzeczy się nie dzieją, prawda? To są wyjątkowe sytuacje, gdzie ktoś tak ma odwagę powiedzieć: panie Grzegorzu, naprawdę mega nam się podoba ten samochód, ale ja go od pana nie kupię. Pan ma taki drażniący styl mówienia. A te rzeczy się wydarzają w ludziach, tylko oni o tym nie mówią. I teraz cała zabawa polega na tym, że ja sobie myślę tak, klient odwleka decyzję, bo powiedział, że chce się zastanowić. No tak, czyli co, usiądą teraz w niedzielę z małżonką i będą rozmawiać o tych wszystkich argumentach, przeanalizują wszystkie zalety, o których powiedziałem, korzyści i zadzwonią w poniedziałek, powiedzą: panie Grzegorzu, tak, bierzemy. To jest coś, co większość sprzedawców ma w głowie, kiedy słyszy, że klient chce się zastanowić. Jednak zazwyczaj, kiedy klient mówi, że chce się zastanowić, to jest jedna z dwóch opcji. Pierwsza to jest taka, że jest jakaś ukryta obiekcja. Coś, co jest ważne, albo coś, czego klient się obawia i zwyczajnie nie mówi ci o tym, to może wynikać z tego, że albo go nie doinformowałeś, albo przeładowałeś informacjami. Czyli to się może wydawać albo za trudne, albo są jakieś zagrożenia, których się boi. I druga opcja, kompletnie nie kupili ciebie, tylko są na tyle, wydaje im się, grzeczni, że ci tego wprost nie powiedzą, bo nie chcą ci sprawiać przykrości. I to są powody, dlaczego klienci odwlekają w tym zakresie decyzję i dają temu sygnał w ten sposób, że mówią: to ja się zastanowię.